Jak udzielić pierwszej pomocy? Co zrobić, kiedy będziesz świadkiem wypadku? Strażacy ochotnicy ze Spuroka zorganizowali szkolenie dla mieszkańców, podczas którego przekazano najcenniejszą wiedzę. Pierwsze, najważniejsze to udrożnić drogi oddechowe, więc łapiemy za czoło, za brodę, odchylamy. I tutaj najprostsza zasada i najważniejsza, musimy poczuć oddech na policzku, zobaczyć, czy klatka piersiowa się unosi i usłyszeć. Więc nachylamy się w taki sposób i liczymy do 10. Jeśli taka osoba nie oddycha lub pojawił się tylko jeden oddech, powinniśmy zacząć do prowadzenia RKO. Więc najważniejsze, powinniśmy rozpiąć wszystkie ubrania. Tak, w pierwszej kolejności może być to bluza. Wyznaczamy miejsce na środku klatki piersiowej, nachylamy się i robimy uciśnięcia. Takich uciśnięć powinno być 30 na zmianę z dwoma wdechami ratowniczymi. Zanim przyjedzie pomoc, możemy uratować komuś życie. Warto wiedzieć, jak zachować się w trudnej sytuacji. Najważniejsze jest pierwsze 5 minut. Jeżeli u kogoś zostanie zatrzymane krążenie, no to niestety trzeba szybko działać. My możemy dojechać, my możemy pomóc, ale niestety już przed nami ktoś musi zacząć to. I ludzie muszą być przeszkoleni, ludzie muszą mieć tą świadomość, że niestety pomagać trzeba. Niestety. To jest nasze życie. Pierwsza pomoc jest obowiązkiem każdego człowieka i żaden człowiek nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za złe udzielenie pierwszej pomocy. Oczywiście osoby przeszkolone, które mają kwalifikowaną pierwszą pomoc lub ratownicy medyczni, to owszem, jeżeli zrobią coś źle, będą pociągnięci do odpowiedzialności, ale zwykły człowiek, nawet jeżeli, że tak powiem, źle udzieli pierwszej pomocy, nie będzie za to ścigany na pewno. OSP Spurok w ramach projektu Strażak Ratuje, Strażak Edukuje we współpracy z Fundacją PZU otrzymało zestaw fantomów i automatyczny defibrylator. Sprzęt pomoże w szkoleniu strażaków, ale także mieszkańców. Edukacja jest bardzo ważna, bo tak jak wspominałem, bardzo ważna jest szybka reakcja w kryzysowej sytuacji. Po prostu przed przyjazdem służb trzeba wiedzieć, jak się zachować, po prostu możemy wtedy uratować czyjeś życie. I to jest bardzo ważne, abyśmy mieli tą podstawową wiedzę, w jaki sposób udzielić tej pierwszej pomocy, bo tak naprawdę różne zdarzenia mogą się wydarzyć w różnych sytuacjach naszego życia i no, musimy wtedy pomóc. No i trzeba wiedzieć, w jaki sposób pomóc. Jak zapewniają strażacy, szkolenia będą powtarzane, tak by jak najwięcej mieszkańców mogło skorzystać z wiedzy, która ratuje życie.